króluje samotnie nad płaską równiną z dala od pasma Sudetów. Śląski Olimp. Na jego szczytach już w epoce brązu ludzie odprawiali obrzędy związane z kultem słońca. Od góry zapożyczyło nazwę plemię Ślężan, a później cały region. Dawni mieszkańcy zostawili po sobie kamienne zagadki. Słup milowy, tajemnicza rzeźba kultowa, czy mnich zaklęty za karę w kamień? Jedna z wielu tajemnic Ślęży, jakie spotkamy tutaj w okolicy. Pogoda piękna, może ciut za gorąco. Mam nadzieję, że magiczna góra nie sprawi dziś żadnego figla. Ślęża to góra dziwnych zdarzeń, mili państwo. U jej podnóża przycupnęła Sobótka. W kronikach XII-wiecznych zapisana jako Forum sub Monte, czyli targ pod górą. Jej magiczne tchnienie czuje się w miasteczku. Przy rynku, gdzie plastyczna mapa okolicy. Przy kościele świętej Anny, gdzie kolejna rzeźba kultowa. Grzyb to prawdopodobnie dolna część ludzkiej postaci. Kawałek dalej przycupnął drapieżny wilk, pokonany przez mnicha z górskiego klasztoru i przemieniony w kamień, jak chce legenda. Dziś nie przypomina wcale groźnej bestii. Podobnie jest ze lwem wmurowanym w ścianę kościoła świętego Jakuba. Kamienny lew uśmiecha się, jakby zachęcał, żeby go pogłaskać. I należy to uczynić. Na szczęście. Wesoło ten tańcuje, komu szczęście przyśpiewuje, oby sprzyjało mi w wędrówce na święte wzgórze Pogan. W dawnym budynku szpitalnym klasztoru Augustianów mieści się Muzeum Ślężańskie z wystawami poświęconymi przyrodzie i wierzeniom dawnych Słowian. Na dziedzińcu wśród zieleni zaległy wiekowe kamienie ze znakiem solarnym, kapliczka pokutna z krzyżowic, wielki kamienny krzyż i zagadkowa kolumna ślężańska. Widać, że rzeźbiarz nie dokończył dzieła. Dlaczego? Co kazało mu przerwać pracę? Turyści wędrujący na szczyt szlakiem od przełęczy Tompadła w skalnym rezerwacie trafią na ogromny głaz ze skośnym krzyżem. Czy znak ten symbolizuje słońce? A może wykuli go walońscy poszukiwacze skarbów? Albo chrześcijanie wyświęcający pogańskie miejsce kultu? Badacze gubią się w domysłach. W sprawie starożytnych wałów są bardziej zgodni. Nasi przodkowie wznosili je przez co najmniej 1000 lat z kamiennych okrzesków niespojonych zaprawą. Najpotężniejszy nasyp miał 3 metry wysokości i 0,5 kilometra długości. Obiegał szczyt półksiężycem. Kamienne wały czyniły sanktuarium niedostępnym dla obcych i chroniły przed złem. Ludzie udający się do miejsca kultu w niecnych zamiarach odczuwali lęk przed wejściem do wnętrza. 718 metrów nad poziom morza. Tyle mierzy Ślęża. W okolicy już mało kto pamięta o ofiarach składanych na szczycie bałwanom, o klasztorze Augustianów, krzewiących tu nową wiarę, o zoptenkommersach, wieńczonych biesiadą, urządzanych przez niemieckich studentów na pamiątkę udziału w wojnie z Napoleonem. W czasie II wojny światowej hitlerowcy mieli ukryć na górze jakieś dobra. Na straży sekretów Śląskiego Olimpu stoi duch Bonifacy, spoczywający ponoć w lochach ślężańskiego kościółka. Pod ołtarzem archeolodzy natrafili na relikty tajemniczych murów. Odczyty z radaru wskazują, że głębiej są jakieś puste przestrzenie, jednak pracę z niewiadomych przyczyn przerwano. Chyba strażnik Bonifacy spełnił swoje zadanie. Kamienny niedźwiedź z ukośnym krzyżem wyrytym na brzuchu to kolejna zagadka dla historyków sztuki. Czy pochodzi z czasów kultury łużyckiej, czy stworzony został przez Celtów, a może dopiero przez Słowian? Podobno medytując w pobliżu rzeźby, człowiek nabiera mocy. Niestety miałem za mało czasu, by to sprawdzić. Rozwój ruchu turystycznego wymusił budowę schroniska na Ślęży. W 1848 roku odwiedził je Roman Zmorski. Ów literat i konspirator wpisał wtedy do księgi gości proroczy wiersz.
Na słowiańskiej góry szczycie, pod jasną nadziei gwiazdą, zapisuje wróżby słowa. Wróci, wróci w stare gniazdo, stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie. Schronisko nosi teraz imię tego, który wywróżył tu Polskę. Odpoczynek w sali zwanej Pustelnią Ślężańską z oryginalnymi meblami sprzed 100 lat psuje niepokój, czy aby nie podgląda mnie teraz duch Bonifacego. Jakoś nie lubię być podsłuchiwany i podglądany, nawet w słusznej sprawie. Ze śląskiego Olimpu pora ruszyć w stronę Kocich Gór. Tak tubylcy nazywają wzgórza trzebnickie. Styl podhalański bardziej pasuje do Podhala niż do Śląska, ale ten kościółek pod każdym względem jest wyjątkowy. Patronuje mu Matka Boża Dobrej Rady. Wnętrze pachnie jeszcze świerkowym drewnem. W Sulistrowiczkach wszystkie kultowe rzeźby ślężańskie zgromadzono w Domu Bożym. Ponoć zawierane tutaj małżeństwa mają trwałość kamienia. Płyta ołtarzowa spoczywa na grzbietach dwóch niedźwiedzi. Pomiędzy nimi umieszczony jest kamień z wieczernika. Święty Józef może być zadowolony z dzieła swoich kamratów po fachu. Kościółek w Sulistrowiczkach to ciesiółka i snycerka wysokiego lotu. Emporę zdobią płaskorzeźby ze scenami ewangelicznymi. W centralnym miejscu niewielki obraz patronki Dobrej Rady i Mądrości Serca, do którego pielgrzymują licznie pary narzeczeńskie i młodzi małżonkowie. Stare ślężańskie rzeźby kultowe zaświadczają, że dawni mieszkańcy tych ziem byli ludźmi wierzącymi, choć inaczej niż my. Wędrowali na śląski Olimp, by szukać nieznanego Boga. My też wędrujemy, by szukać kontaktu z Bogiem, którego już znamy. W XII wieku Piotr Włostowic, jeden z największych magnatów piastowskiej ziemi okresu średniowiecza, umieścił na Ślęży Augustianów, by tam wiarę Chrystusa szczepili. Jednak zagrożenia i niewygody panujące na szczycie góry były ponad siły zakonników. Bracia przenieśli się do Sobótki Górki, gdzie założyli opactwo. Na starych murach augustiańskiego kościoła i klasztoru stoi ten bajkowy pałac. Przebudowany przez Eugena von Kulmitz, stąd monogram EK na mozaice zdobiącej paradną klatkę schodową. Schody prowadzą do recepcji, bo w zabytkowych wnętrzach mieści się hotel. W ciągu dnia, jeśli nie jest wynajęty, można go zwiedzać. Kulmicowie mieszkali tu do ostatnich dni II wojny światowej. Część wyposażenia, w tym piec ze scenami z Pisma Świętego, boazerie i kominki ocalały, ale wiele cennych przedmiotów pojechało w pieriot z wyzwolicielami. Przy kawie w saloniku bibliotecznym wyczytałem, że 100 lat temu górka słynęła z piwa ważonego w pobliskim browarze. Tajemnica dobrego smaku miała tkwić w wodzie czerpanej ze źródła bijącego na zboczu Ślęży. Kiedy po wojnie nasi wznowili produkcję sobótkowego piwa, nikt nie chciał go pić. Widać, woda musiała się tu strasznie popsuć. Twórcą fortuny Kulmiców był ojciec Eugena Karol Fryderyk, prawdziwy człowiek sukcesu XIX wieku. Zaczynał bez pieniędzy, ze świadectwem ukończenia Akademii Wojskowej. Zostawił po sobie majątek dający Kulmicom miejsce w gronie najbogatszych rodzin ziemi wrocławskiej. W salonie wypada państwa zająć anegdotą z wyższych sfer. Oto obiad u Kulmiców. Kiedy do stołu podawano rybę, magnat głośno domagał się wina, krzycząc: rybka lubi pływać. Pewnego razu zaserwowano mięso wieprzowe. Wtedy siedząca obok wnuczka niezbyt fortunnie zawołała: Helga, Helga! Świnia chce pić. Uf, ty doner, weter, faf, duch też fajny, kinder. A może Herkulmic miał poczucie humoru i słowa wnuczki go serdecznie rozbawiły. Bocznego wejścia do zamku w górce pilnują kamienne lwy z czasów romańskich. Niegdyś stały na straży klasztoru. Teraz bronią ponoć dostępu do tajemniczego tunelu łączącego zamek z browarem, w którym ukryto drogocenne przedmioty. Takie opowieści dobrze się sprzedają i choć są dalekie od prawdy, tworzą legendę miejsca.
Prawdziwa wolność polega na czynieniu dobrze z radością. Nauczał święty Augustyn, twórca reguły i patron zakonu Augustianów. I te słowa bracia z Sobótki Górki nieśli pod śląskie strzechy do czasu, kiedy król Prus skasował klasztory, bo potrzebował pieniędzy na zapłacenie kontrybucji wojennej i na kolejne wojny. Wieczny pokój jest marzeniem, natomiast wojna jest elementem boskiego porządku świata. Uważał feldmarszałek Helmut von Moltke, zwany ojcem pruskiego militaryzmu. Jego wnuk za to marzenie oddał życie. Zaś dawna rezydencja rodu w Krzyżowej stała się miejscem spotkań w imię pokoju, pojednania i dialogu. Zniszczony majątek odrestaurowano ze środków przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego przez Polskę w Niemczech w latach 70. Po wejściu do pałacowego wnętrza przyciągają uwagę olbrzymie freski na klatce schodowej. Jeden przedstawia zdobycie Lubeki przez armię Napoleona, drugi wejście niemieckiej armii do Paryża. Zwycięstwa w wojnie francusko-pruskiej były wielką zasługą Helmuta von Moltke. Bismarck feldmarszałka nie cierpiał. Historia uznała go za współtwórcę Zjednoczonych Niemiec. Helmut James von Moltke dostał imię na cześć walecznego dziadka, ale myślał inaczej niż on. Zdawał sobie sprawę, że Hitler prowadzi całe Niemcy do katastrofy. Z grupą przyjaciół stworzył grono zwane Kręgiem Skrzyżowej. Po zamachu na Führera został aresztowany, osądzony i stracony. Powieszono go na strunie od fortepianu, by dodatkowo upokorzyć ofiarę i rodzinę. Przez wiele lat w Krzyżowej nie wolno było o tym mówić. Zmieniło się po słynnej mszy pojednania, odprawionej na pałacowym placu z udziałem Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego. Stajnia, spichlerz, obora, pralnia, budynki zachowały stare nazwy, ale zmieniły przeznaczenie. Majątek należy do Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i tętni życiem za sprawą młodych ludzi, chętnych do naprawiania i upiększania świata. Wielu z nich posługuje się językiem sztuki. Oto Młodzieżowa Orkiestra z Mecklenburgii. By czynić dobrze w życiu, potrzeba czasami wielkiej odwagi. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Wśród odwróconych plecami i obalonych w pył. Nie ocalałeś po to, aby żyć. Masz mało czasu. Musisz dać świadectwo. Bądź wierny. Idź. Słowa poety są mottem stałej wystawy poświęconej opozycji i ruchowi oporu, także naszej Solidarności. Zaszczytem dla Fundacji Krzyżowa było przyznanie jej krzyża z Coventry. Oryginał, zbudowany ze średniowiecznych gwoździ, które zostały po katedrze świętego Michała, zbombardowanej wraz z całym miastem przez hitlerowców, stoi na ołtarzu nowej katedry. Repliki przyznawane są instytucjom zaangażowanym w pracę na rzecz pojednania. Emisariuszami pokory i pokoju są pielgrzymi odbywający peregrynacje do miejsc świętych, w imię pokuty, dla wyproszenia łask lub z wdzięczności za otrzymane dobrodziejstwa. Wyruszając w podróż, ryzykowali zdrowiem, a nawet życiem. Tak było jeszcze w XVIII wieku, za czasów Marii Józefiny Würzburg, fundatorki unikatowej kaplicy przy gotyckim kościele w Sośnicy. Hrabina wybrała się do Rzymu, do miejsca spoczynku pierwszych apostołów. Z Rzymu hrabina wróciła jeszcze bardziej pokorna i jeszcze bardziej pobożna, czego dowiodła, budując święte schody, na wzór tych, jakie widziała na Lateranie. 28 stopni z białego marmuru, a w nich umieszczone święte relikwie. Dziś już nikt nie wie, czyje. Pokonuje się je na kolanach. Po takich schodach miał stąpać Chrystus, prowadzony do Piłata na przesłuchanie. W każdy Wielki Piątek do Sośnicy ciągną tłumy pielgrzymów. Podczas uroczystego nabożeństwa pokonują stopień po stopniu, całując ampułki ze szczątkami świętych. Lewą stroną schodów można normalnie zejść na dół. I nastał 13 stycznia roku pańskiego 1203. Na ten dzień księżna Jadwiga czekała z utęsknieniem. Oto bowiem do klauzury zakonnej w Trzebnicy biskup wrocławski Cyprian wprowadził pierwsze panny przybyłe z Bambergu.
Ów klasztor żeński ufundował na własnej ziemi i własnym kosztem mąż Jadwigi, Henryk Brodaty, ulegając zapewne jej perswazjom i napomnieniom. W średniowieczu zrobiono początek. W czasach baroku dokończono dzieła. W XVIII wieku w Trzebnicy stanął nowy, ogromny dom zakonny. Kiedy cysterki z rozkazu króla Prus musiały opuścić te mury, zabytek zaczął ulegać dewastacji. Na ratunek przybyły siostry Boromeuszki. To za ich sprawą klasztor wrócił do świetności. Z dumą oprowadzają pielgrzymów po kaplicy i po wirydarzu, gdzie znajdowała się niegdyś cela świętej Jadwigi. Po śmierci męża księżna zamieszkała u cysterek. Wiodła żywot wypełniony służbą dla bliźnich i ascezą, czasami nawet zbyt surową. Jako spowiednik bogobojnej dziewicy nakazałem jej złagodzić praktyki ascetyczne i w zimne dni nosić obuwie. Jadwiga posłuchała, nosiła obuwie przewieszone przez ramię. Legend z życia pani i matki ziemi śląskiej jest więcej. Ilustrują je obrazy w Trzebnickiej Bazylice. Świątynia to miejsce jej kultu. Do wnętrza sanktuarium wchodzi się przez wspaniałe barokowe drzwi. Wystrój także pochodzi z tamtej epoki, ale kościół zbudowano dużo wcześniej, z początkiem XIII wieku i jako pierwszy na Śląsku z cegły. W kaplicy przy prezbiterium na cokole umieszczono sarkofag z relikwiami świętej Jadwigi. Jej postać wyrzeźbiona w białym alabastrze spoczywa pod baldachimem. W jednej ręce trzyma figurkę Matki Bożej, drugą obejmuje makietę kościoła. To atrybuty, po których jest rozpoznawana. Była Niemką i otaczała się Niemcami, co niektórzy mieli jej za złe, ale mało kto czynił więcej dla chorych, biednych i pokrzywdzonych. Nauczyła się nawet języka polskiego, by samemu móc odwiedzać ubogie chaty wiejskie i pocieszać strapionych. Nic dziwnego, że już za życia przyciągała tłumy pielgrzymów. W podziemiach znajduje się najstarsza część Trzebnickiej Bazyliki, romańska krypta świętego Bartłomieja, wyświęcona w 1214 roku. Kiedyś była mniejsza. Teraz połączono ją z sąsiednią, tworząc przestrzeń dla zbioru figur i detali rzeźbiarskich zniesionych tu podczas prac konserwatorskich w klasztorze. Posadzkę krypty Bartłomieja zdobi epitafium księcia Konrada Oleśnickiego. Ogrom całego kompleksu widać najlepiej z lotu ptaka. Pocysterski klasztor w Trzebnicy to jedna z największych budowli w tej części Europy. Takiego powitania to się nie spodziewałem. Wesoło ten tańcuje, komu szczęście przyśpiewuje, a Kowalscy z Marcinowa to naprawdę szczęśliwa rodzina. Zresztą, czy może być inaczej, jeśli ma się przy domu fontannę nadziei, mostek szczęścia i świeży, pachnący chleb wypiekany we własnym piecu? Kocham muzykę, tańcowanie, śpiew. Idą w kąt zmartwienia, łagodnieje gniew. Takie przyśpiewki Marian Kowalski wymyśla na poczekaniu i gra na czym się da. W swoim muzeum gromadzi stare instrumenty, zabytkowe meble, żelazka z duszą, zegary z kukułką i setki innych sprzętów, które ludzie wyrzucili do kąta. Kolekcję tworzył niemal pół wieku. W budowaniu wystawy pomaga mu syn. Marian wychował się na wsi, dlatego szczególną wartość mają dla niego relikty kultury i sztuki ludowej. Dla ludzi ciężkiej pracy najświętszy jest chleb. O tym, jak powstaje, opowiada wystawa Od ziarenka do bochenka. To najstarszy eksponat, kamienny moździerz z okresu kultury łużyckiej, sprzed 2000 lat. Są też talerze, patelnie, garnki, słowem wszystko, czego dawna gospodyni potrzebowała w kuchni. A na koniec poczęstunek. Świeży chleb ze smalcem. Pyszotka. Pojem sobie i potańcuję. Do zobaczenia.